Dobra, prosto padła piłka, pierwsza szansa Welde pod poprzeczkę, 1-0. Unoszą ręce piłkarze Garabachu, ale to Lech świętuje zdobycie bramki. Kapitalny początek, 20 sekund potrzebował Kolejorz, żeby tutaj ruszyć niczym pendolino ze stacji Baku Główne. Prowadzi mistrz Polski 1-0. Coś pięknego podbiorze w środku pola, już pierwsza akcja przyniosła Lechowi powodzenie, doskonałe zachowanie zespołu poznańskiego. Wydawało się, że ta piłka taka uderzona w górę nie sprawi tu wielkich problemów Medinie. Chwalono go za mecz w Poznaniu. Zdecydowanie Amarala, doskonałe podanie prostopadłe. Zobaczmy, gdzie znalazł się Welde na pozycji zawodnika numer 9. No świetne rozpoczęcie Lecha. Asysta Amarala, pierwsza bramka w barwach Lecha, Christophera Welde. Ileż to się mówiło, że zawiódł Norweg po sprowadzeniu z Haugesund, bo i nie prezentował się zbyt korzystnie, ale postawił na niego Van den Brom już w pierwszym meczu, postawił również w rewanżu. Między innymi dlatego, że ma pomóc w obronie Joelowi Pereirze.